Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii Papers, Please. Moi drodzy, Mind Scanner w sumie... ciężko mi cokolwiek o nim powiedzieć z tego powodu, że wiele osób z was nawet się zauważyło, że nie było ostatniego odcinka. Ale obiecałem wam, że oprócz Mind Scanners będzie oczywiście klasyka, czyli Papers, Please. Ja grę mniej więcej znam. Nie znam dokładnie zakończeń i tak dalej, nie wiem co tam się dzieje w środku, ale no wiem mniej więcej o czym jest, o tak. Więc nie będę miał problemu, żeby się z tym zapoznać. Papers, Please, no będziemy tutaj kontrolerem Straży Granicznej. Dokładniej mówiąc aristocki, takiego kraju zmyślonego, chociaż ma pewne aluzje do istniejących krajów. Narodowości może inaczej. Więc, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, myślę, że zaczniemy sobie tryb fabularny. Wybierz dzień, od którego chcesz kontynuować lub rozpocząć nową grę. Oczywiście nowy, dzień pierwszy. Gratulacje. Zostaliście wylosowani w październikowej loterii zakładowej. W celu niezwłocznego obsadzenia stanowiska zgłoście się do Ministerstwa Przepływu Ludności przy punkcie odprawy granicznej w Grestii. Wasza rodzina zostanie zakwaterowana razem z wami we wschodnim Grestii. Spodziewajcie się lokalu kategorii C8. Niech żyje Arstoczka. Nareszcie otwarto przejście graniczne w Grestii. Rodziny znów razem. Idź do pracy. 23 listopada 1982 roku. Arstoczka. Ministerstwo Przepływu Ludności, oficjalny biuletyn. Inspektorze, witajcie w nowym miejscu pracy w punkcie odprawy granicznej w Grestin. Podbijajcie wizy wjazdowe w paszporcie i zwracajcie dokument petentowi. Granice mogą przekroczyć wyłącznie obywatele Arstoczki. Niech żyje Arstoczka. Zwracajcie uwagę na narodowość w paszporcie. Arystockie Ministerstwo Przepływności Ludności, stanowisko inspektora. Żaluzje, blat, księga zasad, transkrypt, biuletyn, czas i data. Nareszcie otwarto przejście graniczne w Grestii. Na rodzinę z razem, pogoda, świetnie. Moi drodzy, naprawdę nie sądziłem, że dzisiaj będę to nagrywał. Jestem po serii z Isaaca. I dlaczego ja ostatnimi czasy nagrywam tylko albo Isaaca, albo w ogóle nagrywam tak na zapas? Dnia, żeby wam nie skłamać, który to będzie dzisiaj pierwszy, tak, dzisiaj jest 1 sierpnia, czyli 6 albo 5, niedzielę. Kurde, nie pamiętam, który to jest, kalendarz nie jest. 6. 6 sierpnia wyjeżdżam na tydzień i nie będzie ze mną żadnego kontaktu, naprawdę, biorę sobie tylko Asus ROGa, włączam sobie tryb offline na Steamie i mnie nie ma. Nie mam mnie cały tydzień ani na YouTubie, ani w pracy, ani w Discordzie, ani na Facebooku. Nigdzie mnie nie ma. Odcinam się całkowicie od internetu. Nie od gier, co prawda, no bo biorę jednak tego ROGa, ale nie ma ze mną żadnego kontaktu. Nawet telefon wyłączę, jakby nie trzeba. Więc moi drodzy, dlatego nagrywam dużo odcinków teraz na zapas, bo ja ogólnie zacząłem od sierpnia urlop 2,5-tygodniowy. Więc no, mam teraz czas, żeby sobie to wszystko ponagrywać. Ale wiadomo, też z chęciami no, jest różnie, żeby nagrać tyle odcinków na zapas. Dlatego musicie mi wybaczyć oczywiście to, że nie dostosowuję się do waszych komentarzy. Mimo iż naprawdę tych komentarzy jest mega, mega dużo. Za to wam oczywiście dziękuję. Dobra, ale skoro już tu jesteśmy, następny. Czyli tutaj sobie tych naszych ludzików dalej zabieramy. Dokumenty proszę. Wreszcie mogę wrócić do domu. Dobra. Rodin Isabel, Arstoczka. To chyba dobrze. Wszystko jest w porządku. Gdzie tu mogę ci podbić? Halo. Tu jest. Dobra. Tyk. Masz. Niech żyje Arstoczka. Dziękuję wam. Następny. To w ogóle możemy sobie jakoś rzucić? Możemy. Dokumenty proszę. Ten posterunek jest mniejszy niż mi się wydawało. Impor.
To dziękujemy panu. Żegnamy. Mogą tylko wejść ludzie z Arystoczki. Musimy tylko wyzwali Arystoczki. Dokładnie. Następny, proszę. To jest na razie easy, moi drodzy, ale to się dopiero zacznie. Dokumenty, proszę. Czekam w tej pieprzonej kolejce od 8 godzin. Mam nadzieję, że było warto. No nie było warto, bo jesteś obywatelem Republiki. Żegnamy. Niewiarygodne. Idź do diabła. Następny. Tu jest w ogóle godzina. Dokumenty, proszę. No i znów Republika. Odmowa. Następny. Dokumenty. Ten cały punkt kontrolny to jakaś pomyłka. Tylko przyjdź po to? Serio, typie? Really? Dokumenty, proszę. Jest Arystoczka. Dzień dobry, witamy, obywatelu. No. Co tu się odpala? Masz. Następny. Kolejna Arystoczka. Ciebie oczywiście puszczamy. No ja już widzę to po dokumentach. Widzę po dokumentach, ile was tu jest. Też Arystoczka. Oczywiście. Dzień dobry panu. Następny. No i widzę, że już nie. Żegnamy panią. Następny. Kończy nam czas powoli. Wiem, czy nie będzie ostatni. Też nie. Następny. Też nie. Następny. Koniec dnia. Zarządzajcie swoimi wydatkami, dokonując wyborów poniżej. Oszczędności 30, pensja 11,55. Sporo. Ogrzewanie minus 10, jedzenie minus 20, czynsz minus 20. Ja pierdzielę. No to ledwo na 5 wychodzimy. To było najłatwiejsze. Żona, syn, teściowa, wujek. Kategoria 8. Dzień pierwszy, lecimy dzień drugi. Ekonomiści wróżą w wzrost. Dobre prognozy dla wymiany towarów i usług. Przejście graniczne w grę z tym wielkim sukcesem. 24 listopada 1982 rok. Raz jeszcze nie leci, definitywnie. Arystoczka, miejsce po przybyciu ludności, oficjalny biuletyn. Inspektorze, od dziś cudzoziemcy z ważnym paszportem mogą przekroczyć granicę. Na waszym stanowisku pracy zainstalowano narzędzie do prowadzenia dochodzeń. Sprawdzajcie uważnie wszystkie informacje podane w paszporcie. W razie jakiejkolwiek niezgodności odmawiajcie wizy. Przejdźcie całość. Tryb dochodzeń. Rozpocznijcie dochodzenie. Wciskając czerwony przycisk na waszym biurku. To jest ten? Następnie zaznaczajcie parę sprzecznych informacji, by uzyskać dostęp do dalszych opcji, zasady i przepisy. Ten posterunek podlega przepisom i regulacjom Ministerstwa Przepływu Ludności. Zapoznajcie się uważnie z księgą zasad. Niech żyje Arystotka. Zaznaczajcie parę sprzecznych informacji w trybie dochodzenia, by rozpocząć przesłuchanie. Żaluzje, blat, tam bla bla bla, ktoś się wyróżał, tak, wszystko wiemy. Lecimy. Następne. Dokumenty, proszę. Pyk. Dane zgodne. Urodzona. Dobra. To możesz wjechać. Próbujcie się dobrze. Dokumenty, proszę. Lecimy oczywiście data. Tutaj. Wykryto niezgodność, przesłuchaj. Nie możecie przejść na podstawienie waszego dokumentu. Co? To jakaś pomyłka, dopiero co mi go wydano. Wybacz, niunia, ale nie wlecisz. Następne. Dokumenty, proszę. Regulacje. Dane zgodne. Wszystko płeć. Dobra, możesz wjechać. Masz ważny dokument, więc why not?
tylko, że arystocka, pospieszcie się. No, 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 Gonzales, dane zgodne, masz szczęście. Lecimy dalej. Moje dokumenty, standardowo. Dane zgodne, puszczamy. Upomnienie? Co? Fotografia niezgodna z wyglądem. O kurde, musimy wygląd sprawdzać. Brak powiązań? Co? Różowe podziemie. No biorę, spełni swoje fantazje. Spoko. Będę przez wiele miesięcy i zapominę spać. Spoko. No i protokół naruszyliśmy. Pierwszy. Dokumenty proszę. Web taki sam. Zapomniałem sprawdzać. Tak powiązań? Co ty robisz? O, strzelają! Nie! Włamują się! No i dwa trupy były. Świetnie! Dzień pracy skrócony z powodu aktu terrorystycznego. Postęp jest zapisany z początkiem każdego dnia. No i jest dupa. Jedzenie 20, ogrzewanie 10, czynsz 20. Ja pierdzielę. A, możemy tu wyłączać. Dobra, wyłączmy ogrzewanie i wyłączmy jedzenie. Nie będzie to dzisiaj jeść. Ruch na granicy wstrzymany. Więcej strażników, większa skrupulatność. Terroryści uderzają w Grestin, podejrzani... Kolechiańscy podżegacze. Ciekawe. 25 listopada 1982. Ojej. Arystoczka, Ministerstwo Przewodności i oficjalny biuletyn. Inspektorze, pojawiły się regulacje dotyczące wydawania wiz nie obywatelom. Wszyscy cudzoziemcy muszą mieć kwit wjazdu. Weryfikujcie informacje przed podstępowaniem paszportowej wizy wjazdowej i zwrotem dokumentów patentowi. Niech żyje Arystocka. Brak dokumentów można wskazać zaznaczając blat i odpowiednią zasadę w księdze. Okej. Bla, bla, bla. Terroryści tak. Terroryści nie. Następny. Dzień dobry. Dokumenty proszę. Nie zgadza się wygląd z tobą. Może się zgadza? I tak nie masz... Nie masz. Nie. Kwit wjazdu, dobra. Ważny do dnia. Dane zgodne. Dobra. Kurde, to będzie ciężkie. Robić się dobrze, faktycznie. Następne. Dokumenty. Data. Dane zgodne, no ale nie masz, panie. No, co tutaj mam dać, halo? Co z tym? Nie. Dane zgodne. Brak powiązań, no jak? No, to jest, no. Naprawdę muszę mieć książkę otwartą? Wy sobie jej robicie? Gdzie to jest? To jest tu. Opisy i zasady. Nie możecie przejść bez kwitu. Proszę. Ty kurde wszo jedna. Tyle mi dupy zawracasz? Daję ci też teraz niezgodność. Menda. Dokumenty proszę. Serwusik. Mogę cię uszczęśliwić w każdej chwili. Pomyślę. Nie korzystam z takich usług, ale okej. Dobra. Wszystko zgodne. Pani widzę, że jest nawet podobna do siebie. Widzę różowego podziemia, pytaj o Awę. Ja mam żonę, z tego co pamiętam. I teściową. Chyba nie mogę. Zgodne.
Nie to chciałem, to chciałem z tym. Ale ty nie jesteś tym panem na zdjęciu. Tylko to niezgodność. Na zdjęciu wygląda ci inaczej. To przez operację. No nie możesz przejść, panie. Wstępuj. Dokumenty, proszę. Gazety pisali o tych zamachach. No macie szczęście, że zachowaliście pracę. Z pewnością. Dane zgodne. Dane zgodne. A też bardzo podobny. Chodźcie. Uważajcie na siebie. Następny. Dokumenty. Wykryta niezgodność. Data na kwicie się nie zgadza. No? Nie chcę, tylko nie. Żegnamy. Typat. Następny. Dokumenty proszę. Ale Stocka. A ty nie musisz mieć chyba. Lecę na żywioł. Masz. Dokumenty proszę. W porządku, no to luch. Niech żyje Arystoczka. Najwspanialszy kraj. No, dokumenty. Brak powiązań? No jak brak powiązań? Dawaj dokumenty. No. Ten dokument nie ma dokumentów. Aby kontynuować, rozpocznijcie dochodzenie, a potem przesłuchanie. Na drugiej stronie dzisiejszego biuletynu są dalsze instrukcje. Co wy mi tu dajecie, no? Bergunku można wskazać oznaczając blat. Gdzie macie paszport? Paszport! Arystoczka taka wspaniała, paszportu nie trzeba, prawda? Musicie mieć paszport. Dobra, dobra, rozumiem. Jeszcze wrócę. Głowę zawracasz, dziadzie. Następny. Dokumenty. O, jakiś dziwny kraj. No już widzę, że spartoliłem. No, zgodne. I dwie nazwy tu jeszcze. Niezgodne. Bawcie się dobrze. Dokumenty, please. Zgodne, zgodne. Wyglądasz tak samo. Dobra, spróbujcie się dobrze. Dokumenty. To jest wszystko w porządku. Jak to brak powiązań? A, przepraszam. Kurde, to chciałem. Zgodne. Zgodne. Wszystko git. Trałujcie się dobrze. 11. Oto. Co? Na tym przedgołu brak zgodności miejsce wyda... What? Zimno głód, zimno choroba głód, zimno głód... Shit, leki syn. To sobie przeszczędziłem. Dobra, tym razem dajmy im full opcję, co? 45-55, ja pierdzielę. Idziemy. Rozbudowa przejścia granicznego wstrzymana. Prawie jak kwitnie. Rząd widzi przyczynę w pobieżnej kontroli granicznej. No co ty wiesz? 26 listopada 1982 roku. Inspektorze, wprowadzono surowsze wymagania dotyczące sprawdzania tożsamości podróżnych. Obywatele Arystoczki muszą okazać dowód osobisty. Cudzoziemcy muszą uzyskać i przedstawić ważną zgodę na wjazd. Kwity wjazdu niniejszym tracą ważność. Do waszej księgi zasad dodano rozdział dotyczący charakterystyk dokumentów. Uważnie sprawdzajcie wszelkie informacje. Odmawiajcie wizy petentom w dokumentach, których wykryto niezgodność.
By odnieść się do wypowiedzi petenta, użyjcie transkryptu. Niech żyje aresztoczka. Żaluzje, blat, księga, zasad, transkrypt, biuletyn, czas i data, dobra. Bla, 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 bla. Lecimy. Księga zasad, podstawowe zasady. O, hit. Dokumenty. O kurde, jestem w trasie, tylko tędy przejeżdżam. Długość pobytu? Pozostanę tu przez kilka dni. Ty jesteś z Arystocki? Nie, z Zombro. Dane zgodne. Nie chcę z tym. Glorian, Zombro, Rachel. Dane zgodne. Z paszportem. Bla, bla, bla. Tranzyt. No chyba dobrze. Dane zgodne. No wszystko zgodne. Pewnie nie, ale okej. Zepsułem. Dokumenty proszę. Te wasze podróże zamierzam odwiedzić przyjaciół. Zostanę w Arystocce 14 dni. Pobyt 14 dni, spoko. Zgodne dane. Zgodne dane. Co z tym? Dane zgodne. Urodzony, bla, 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 ważne odwiedzanie, dobra, I jeszcze imię i nazwisko. Dane zgodne. Wszystko chyba dobrze. Łeb ten sam. Jest coś w Spartole zaraz, nie? Następny. Dobra. Cel waszej podróży? Cel? Nie wiem, odwiedziny? Długość pobytu? Może kilka dni. No, niezbyt. Cudzoziemcy muszą mieć zgodę na wjazd. Jak to niezgodność? Nie macie zgody na wjazd. Zgodę na wjazd? Przecież mam kwit. Przepuśćcie mnie. Dory memory? No fucking way. Wypierdzielasz. Kwity kontrolne utraciły już ważność. Musicie zrobić zezwolenie. Bzdura. Ten kwit kosztował ciężkie pieniądze. Następny. Dokumenty proszę. Cel waszej podróży? Przejeżdżam, by dołączyć do męża. Imigracja na zawsze. No coś wam chyba tutaj nie działa, co? Imigracja. No, serio? A przyjeżdżam, przepraszam, Boże. Chwila jest ślepy. Dokumenty. No ale już widzę, że coś jest nie tak. Zachodzi tutaj niezgodność. Sprawdźcie jeszcze raz. No, co ja chciałem sprawdzić, jak tu widzę, że jest nie tak. Tu są dwa różne numery. To musi być pomyłka, ten dokument jest ważny. No, nie jest ważny. Zgodne. Dobra, ja ci dam jeszcze jedną szansę. Jak będziesz miała wszystko dalej ważne, to cię można przepuszczę. Dobra, to cię przepuszczam. Będę ludzkim człowiekiem, masz, jedź. Robi ci się dobrze. Dostanę upomnienie, ale huk. Brak godności numer dokumentu. Ostrzeżenie bez kary, spoko. Do podróży tak się cieszę, że otwarto granicę. Odwiedzę mojego syna. Nie widzieliśmy się już 6 lat. Długość pobytu 6 miesięcy. Prawda. Odwiedziny, prawda. Tu jest dobrze. Tu jest dobrze. Ważne do... Tylko to niezgodność. Nie możecie przejść na podstawie niewierzego dokumentu. Proszę pozwolić mi przejść, mój syn czeka. Wybacz. Syn poczeka. Gdybyś miała w sumie tranzyt na zawsze, to spoko. Tranzyt. Migracja na zawsze, tranzyt. To będzie, przyjdzie, będzie git. Wtedy przepuszczę. Cel waszej podróży, przeprowadzam się tu. Migracja na zawsze, faktycznie. Tak jest. Zgodne. Zgodne. Brak powiązań? Kto chce? Zgodne. I zgodne. Czyli pan sobie tutaj wjeżdża na no problemie. Nie sprawdziłem zdjęcia, cholera. Dokumenty proszę. Cel waszej podróży, przejeżdżam przez wasz kraj.
Ramzet, faktycznie. Pójść pobytu, zostanę tu przez kilka dni. No, kilka dni, to ja nie wiem, czy to jest... To jest zgodne, aha. Jak zgodne, to zgodne. Ważne do. Zgodne. Zgodne. Niezgodne. Te postanowienia się nie zgadzają. Ostatnio zmieniły się moje dane. Odcisk palców. Karl Frenz. Brak znanych pseudonimów. Zgodne. No ale tutaj się nie zgadzam, to ja nie wiem, czy ci mogę przepuścić. Personalnie się nie zgadzają, mam wiele imion. Dobra, wkurwiać mnie zaczynasz. Wam. Następny. Dokumenty poproszę. Cześć i czołem. Teraz mam paszport. Tu idzie pieczątka. Resteczka dalej najlepsza na świecie. Dziadzia. Cześć, idź. Nie ma takiego kraju jak Kobrastan. Dobra, dobra. Tobie się paszport nie podoba, ja rozumiem. Ja wrócę z lepszym. Dobry dziadzia jest. Dokumenty proszę. Dowód osobisty, jak najbardziej. Arystotka, widać, dane zgodne. Jak dokumenty, data. Zgodne. Zgodne, wszystko pięknie, ładnie. Zgadzałem już. Wolio. Dobra. Witamy pana z powrotem w domu. Niech żyje Arstowska. Co? Brak zdolności, wzrost. Ostatnie ostrzeżenie. Wzrost też? Gdzie tu jest wzrost? Tu jest. Naprawdę? No tu też jest źle. Tu też jest źle. Dane zgodne. No gdzie? Bardzo przez czapkę. Dane zgodne. Filmowa Irena, dobrze. Coś tu nie. Trochę to zdjęcie jest takie inne. No właśnie. Przez zdjęcie w rzeczywistości wygląda się inaczej. To przez operację. Ucisk paltów dawaj. Brak danych pseudonimów. Terenę Mafinowa. Irenę Mafinowa, przepraszam. To nie jest te. Mam jeszcze odciski porównywać. O shit. Ja nie zrobiłem wtedy tego. No się różnią. No jest zgodne, no gdzie? Prawda? No dobra, no to... To w takim razie chyba dobrze. Dzień dobry. Gorzej jak spierdzielimy to. Niech żyje Arystoczka. Miło, miło. Koszty czynszów wzrosły. No gdzie? Jedzenie. Będzie tak głodować. Pensja 40, no jest lipa. Republia ściga celebrytę mordercę. Vince Lestrade uciekł z kraju, ślad po nim zaginął. Kim jest Vince Lestrade? Według dziewczyny z zazdrości. O, to nasz Jacek Jaworek. Nie no, to był niesmaczny żart. 27 listopada 1982. Okej. Arystoczka. Dobra. Inspektorze, jesteście teraz upoważnieni do zatrzymywania podejrzanych jednostek. Aby uaktywnić opcję zatrzymania, przesłuchajcie petenta pod kątem niezgodności w dokumentach. Nie żyje Arystoczka. Żaluzje, transkrypt, okej. Celebryta, git. Lecimy. Niech se leci. To niech se leci. Dzień dobry, dokumenty poproszę. Do waszej podróży? Przyjeżdżam z wizytą. Długość pobytu? Pozostanę tu przez kilka tygodni. Niby logiczne.
Tu jest git, dane zgodne. Zgodne. Odwiedziny. No niezgodność, moja droga. Tu są dwa różne numery. Sprawdźcie jeszcze raz. No nie będę, no. Areszt. Czekajcie, nie aresztujcie mnie. Po prostu odmówcie mi wizy i sobie pójdę. Czekajcie tu. Co to jest? Następny. Żegnaj, pani się. Dokumenty, proszę. Cel naszej podróży. Imigracja na zawsze, faktycznie. Dobra. Ważne to. Zgadza się. Zgadza się. Dokument zgodny. Pan Stefan Henrich. Brak powiązań. No to miałeś sprawdzić. Zgodne. No to dzień dobry. Zapraszamy. Następny. Dokumenty, proszę. Cel naszej podróży. Jestem w trasie, tylko tędy przejeżdżam. Długość pobytu. Zostanę tu tylko przez 2 tygodnie. Faktycznie, tranzyt. No i już mi się nie podobasz. Osobisty nie. Kurde, definitywnie. Więc no właśnie. Jesteście winni strat? Cholera. Ja jej nie zabiłem, zostałem wyrobiony. Nie wierzcie w republikańskie kłamstwa. Przepuśćcie mnie. Nie. Co się dzieje? Cholera. Won! Następny. Dokumenty, proszę. Arystocka i dokument. Dobra. 160. 160. Wie pani? Dobra. Jest git, wzrost 160. Chodziło mi o to w sumie. Dane zgodne. Dobra, przepuszczamy cię. Leć. Do domu. Lepiej w tą stronę. Następny. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży. To nie jest mój wybór. Nienawidzę tego pieprzonego kraju. Jestem tu przejazdem. Długość pobytu? Tak krótko, jak to tylko możliwe. 2 dni. Znaczy nie wiadomo, czy ty w ogóle wjedziesz, koleżanko. Zgodne. Zgodne, niestety. Zgodne, niestety. Zgodne, niestety. Kurde. No dobra, przejedziesz. Niestety. Ja bym cię nie przepuścił osobiście, ale no niestety. Dokumenty, proszę. Arystotka. No świetnie, 187. Jak najbardziej się zgadza. Roberta. Zgodna, ale to nie jesteś ty, koleżanko. Wasze zdjęcie w rzeczywistości wygląda ci inaczej. Czas nie oprzeć się temu łaskawie. Odcisk palców, proszę. Dawaj. Opis kartoteki. Roberta Wonowska. To jest to samo? Jakie to niezgodność? Wasze odciski palców są niezgodne z naszą kartoteką. O? Areszt. Co się dzieje? Lecisz do pierdla. Won. Następny. Dzień dobry. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży. Jestem tu przejazdem. Tranzyt. 2 dni powinno być. Tak. Jak najbardziej się zgadza. Urodzony, to mnie nie interesuje. Data. Zgodna. Zgodna. Dawid Salas. Zgodne. Jak najbardziej. Wszystko w porządku. Zapraszamy. Co? Miejsce wydania? Do waszej podróży. Dzisiaj jest piękny dzień, przyjacielu. W końcu jesteśmy wolni od antegryjskiej tyranii. Imigracja na zawsze. No jeszcze nie mów hop-siup. Rostock Pytor. Zgodne. Czy jesteś ty? Zgodne, niestety. Ważne. 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 Cholery. Gloria. No właśnie, ale jak ja mam tutaj to...
ogarnąć. Data wydania. Gdzie to jest? Nie wiem, no chyba dobrze. Dziękuję wam. Proszę bądźcie łaskawi, dla mojej żony jest tuż za mną. I żona będzie miała coś nie tak. Definitywnie. Dokumenty proszę. Upomnienie. Widzieliście, mojego męża poszedł, prawda? No ale koleżanko, ty nie masz wejścia, no. No nie masz jak, no. Gdzie jest wasza zgoda na wjazd? Proszę, błagam was. Nie dadzą mi zgody, nie mam wyboru. Zabiją mnie, jeśli wrócę Aunt Gary. Dziękuję wam. Nie zapomnijmy tego. Antigeria token. Naruszenie. Ostatnie ostrzeżenie. Dokumenty poproszę. Cel waszej podróży. Tranzyt przed terytorium Arystoczki. Długość pobytu powstanie tu przez rok. Co? No ale koleżanko, ty już tu kłamiesz. Tranzyt. To nie praca. Wasz cel podróży się nie zgadza. Tak, oczywiście podróżuję za pracą. No, coś mi się wydaje, koleżanko, że ty masz jakiś problem tutaj. Nie podobasz mi się, co ja ci mam powiedzieć. Sprawdzę po prostu na każdym, no i już widzę. Tylko to niezgodność. Te numery się nie zgadzają. Sprawdźcie raz jeszcze. Zabawimy się z tobą. Co to jest? Pierdel. Won. Dobra, moi drodzy. Wygląda to, że wasz syn choruje i potrzebuje leków. Dostępne na ulepszenie. Spacja włącza tryb dochodzenia. Dziękuję bardzo. Zostanie stanowisko. No nie wiem. Kurde, kasy na mnie zostanie. Choroba głód. Wszyscy głód. Jak ogrzewania bym na przykład nie wziął? I na przykład leków też bym nie kupił. Zobaczymy. Zobaczymy. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sobie wiem o Kraldos. I oczywiście widzimy się w następnych odcinkach. Papers, please. Trzymajcie się. Hej, hej.